Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Kto czyta żyje podwójnie. W pierwszej recenzji 2019 roku zaczynamy z przytupem, mocnym uderzeniem, e, ponieważ przed nami recenzja książki niezwykłej, groźnej, niepokojącej, e, powieści grozy Józefa Kariki, czyli Szczelina. E, w pewien sposób kontynuacja, w pewien sposób nawiązanie e, do poprzedniej powieści tego autora Strach, którą również recenzowałem dla Was. Do tej recenzji Was zapraszam. Szczelina to rozwinięcie motywu, który został zapoczątkowany w strachu. Książka, która naprawdę robi wrażenie. Gorąco Was zapraszam do wysłuchania recenzji, a oczywiście na końcu czeka na Was konkurs, rozdanie, ponieważ książkę objąłem swoim patronatem medialnym, z czego się bardzo cieszę i dziękuję wydawnictwu Stara Szkoła. A teraz zapraszam Was już bez zbędnego przedłużania na recenzję. Igor po studiach nie może sobie znaleźć pracy. Dlatego dorabia sobie jako robotnik na budowach. Kiedy go poznajemy, właśnie trafia mu się nowa praca w starym, opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Igor jest blogerem i stara się cały czas znaleźć coś nowego dla swoich odbiorców, jakąś nową, ciekawą, fascynującą historię do opisania. Dlatego to, co znajduje w starym sejfie w jednym z pomieszczeń szpitalnych, jest dla niego prawdziwą petardą. Znajduje tam starą dokumentację, i stare płyty winylowe z nagraniami sesji e, pacjentów, a konkretnie jednego pacjenta niezwykłego, Waltera Fischera, który był hospitalizowany w tym szpitalu w latach 30. ubiegłego wieku i przeżył coś absolutnie niewiarygodnego. Na trzy miesiące zaginął w słowackim paśmie górskim trybecz, e, które słynie z tego, że ludzie giną tam bez wieści, e, żeby po trzech miesiącach powrócić. E, Walter Fischer był poraniony, Poparzony i niestety zupełnie postradał zmysły. Lekarze podejrzewają u niego schizofrenię paranoidalną, ale czy rzeczywiście tak jest, czy może po prostu Fischer przeżył w górach coś takiego, co na stałe odcisnęło piętno na jego psychice? Igora zaczyna fascynować historię trybecza, i kiedy opowiada o swoich losach, my również całkowicie w nią wsiąkamy. Józef Karika podrzuca nam cały czas. Prawdziwe, istniejące naprawdę w internecie artykuły prasowe, blogi, wypowiedzi różnych osób, które pamiętają sprawy zaginięć. Na przestrzeni dziesięcioleci wiele razy w tym paśmie górskim dochodziło do różnych bardzo dziwnych i niewyjaśnionych zdarzeń śmierci, zaginięć. Przede wszystkim ludzie znikają tam i już nigdy się nie odnajdują. Podobno to wszystko się wydarzyło. Podobno to prawda. Podobno trybecz to tajemnicze miejsce. O co naprawdę chodzi w całej tej historii? Igor postanawia wybrać się w góry i dowiedzieć się tego sam. Szczelina to fascynująca opowieść. Eee, to niby jest powieść grozy, ale tak naprawdę nie do końca. Józef Karika idzie tutaj o krok dalej niż to było w strachu. Strach rzeczywiście budził emocje, strach był intrygujący, strach wywoływał dreszczyk emocji na plecach i był bardzo dobrym horrorem. Bardzo klasycznym, w którym autor wykorzystywał wiele klasycznych chwytów dla wyjadaczy horrorów, może już nawet niestrasznych, ale powieść w pewien sposób hipnotyzowała. Szczelina tak naprawdę nawet nie wykorzystuje tych klasycznych chwytów horroru. Karika, cały ciężar grozy, Przesuwa na e, psychologię, na psychikę, na tę sferę psychologiczną, e, i po pewnym czasie, w trakcie lektury tej książki, orientujemy się, że również z nami, z czytelnikami, dzieje się coś bardzo dziwnego. Powieść z każdą stroną jest coraz bardziej niepokojąca, zastanawiamy się o co chodzi, i gwarantuję Wam, że w pewnym momencie e, nadejdzie taka chwila, kiedy odłożycie książkę. Włączycie internet i zaczniecie szukać informacji na temat sprawy trybecza. I to będzie ten moment, kiedy zorientujecie się, że ta powieść całkowicie w Was żyje. Że Wy również żyjecie tą opowieścią. Że jest tak napisana, że choć przez chwilę przemknęło Wam przez myśl, a może to rzeczywiście wszystko jest prawda. Rozum podpowiada, że to absurd. Ale coś w tej książce jest tak hipnotyzującego, że nie sposób się od niej oderwać i nie sposób nie pomyśleć choćby przez chwilę, e, że trybecz to przerażające miejsce. Ja, sceptyk, osoba, która, y, której daleko do wiary w paranormalne zjawiska, pomyślałem sobie w pewnym momencie, że moja noga w trybeczu nigdy nie postanie. Że to miejsce jest tak dziwne, że coś na pewno jest z nim nie tak. Ta książka naprawdę działa na czytelnika e, i to jest najbardziej niesamowite i to jest cała groza tej opowieści. Jeżeli my do siebie dopuszczamy myśl, e, że może być w tej przecież fikcji e, ziarno prawdy, to znaczy, że ta książka naprawdę działa. Józef Karika zarówno w strachu, jak i w szczelinie akcję powieści osadza w dużej części w górach, w lesie, dużo tam dzieje się nocą, w opuszczonych górskich chatach starej poniemieckiej wsi, w tym opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. To są takie miejsca bardzo klimatyczne, które stanowią świetny grunt pod horror. Nic tylko wstawić tam właśnie akcję horroru czy powieści grozy, ale tak jak Powiedziałem, Szczelina nie wykorzystuje klasycznych chwytów w powieści grozy, dlatego ja troszeczkę waham się, żeby ją tak nazywać. Bardziej dla mnie jest to powieść filozoficzna, powieść o tym, jak, yy... Szaleństwo przejmuje władzę nad człowiekiem. E, troszeczkę powieść o tym, kim jesteśmy w świecie, kim jesteśmy we wszechświecie. E, sporo tutaj znajdziecie, zwłaszcza pod koniec takich trochę filozoficznych rozważań. Jeżeli istnieje coś takiego jak filozoficzna powieść grozy, to szczelina na pewno nią jest. E, na pewno ta książka skłania do przemyśleń, na pewno pozostawia coś w czytelniku. E, I przede wszystkim to, że groza przesunięta jest właśnie na sferę psychologiczną, tak bardzo mi się podoba. Jak wiecie, ja nie lubię takich e, klasycznych horrorów w stylu, e, coś nagle wyskakuje z ciemności, e, potwór biega po ciemnej klatce schodowej, e, czy wyskakuje z jaskini w górach. No, to są takie rzeczy dosyć dla mnie naiwne. Niespecjalnie się ich boję, niespecjalnie się nimi przejmuję. Czasem fajnie coś takiego poczytać, ale dla mnie to wszystko są takie horrory, e, no, m, klasy B. E, natomiast szczelina jest absolutnie horrorem klasy a, e, jeżeli e, taka klasyfikacja istnieje. E, bardzo dobra, przejmująca, emocjonująca lektura, e, której nie sposób odłożyć, obojętnie. Szczelina także dlatego jest taką powieścią niezwykłą i dla mnie właśnie trochę filozoficzną, że każdy może się w niej w jakiś sposób odnaleźć. Dla mnie najbardziej znaczące zdanie w tej książce mówi o tym, że każdy z nas ma swój trybecz, i każdy z nas ma swoje błędne ogniki. I rzeczywiście tak jest. Takich momentów w życiu, w których się zatracamy, zapominamy, e, kiedy ogarnia nas takiego pewnego rodzaju szaleństwo tak można by to nazwać e, jest w życiu każdego z nas na pewno wiele i możemy się w jakiś sposób w historii Igora e, odnaleźć, mimo że momentami wydaje nam się, że zupełnie go nie rozumiemy. To czasem to, co dzieje się wokół niego, w przedziwny i przerażający sposób odnosi się do nas samych. Na tym również zasada się groza tej powieści. Dlatego, jeżeli czujecie, że macie siłę i odwagę stanąć wobec tajemnicy gór, i być może wobec tajemnicy, która tkwi w Was samych, i zadać sobie pytanie: czy to wszystko może być prawdą, zapraszam Was do sięgnięcia po szczelinę. Być może razem z autorem i bohaterem tej powieści rozwiążecie zagadkę trybecza, jedną z największych tajemnic Słowacji. Strach był tylko preludium. Teraz pora na szczelinę. A ja oczywiście dzięki uprzejmości wydawnictwa Stara Szkoła mam możliwość zaproszenia dwóch osób na wycieczkę po Trybeczu mam dla Was dwie książki. Jedną rozdam Wam na Facebooku. Tam zapraszam, oczywiście, do odpowiedniego posta. A tutaj też mam jedną książkę, ale ponieważ dawno już nie było konkursu z pytaniem, to dzisiaj będzie konkurs z pytaniem. Tak sobie wymyśliłem. Pytanie brzmi: jakie miejsce idealnie nadawałoby się na miejsce akcji horroru? Być może byliście w takim miejscu, być może ruszycie wyobraźnie. I wymyślicie coś fantastycznego, koniecznie napiszcie, jakie to miejsce, i napiszcie mi, dlaczego właśnie takie miejsce widzielibyście, jako akcję powieści grozy czy horroru. Jestem bardzo ciekaw, co wymyślicie, i może coś ciekawego z tego powstanie. Oczywiście macie tydzień, jak zawsze, na udzielenie odpowiedzi, i do jednej osoby pofrunie szczelina. Ehm, także zapraszam do udziału dawajcie znać znajomym, którzy lubią powieści grozy, myślę, że każdy nawet wyjadacze horrorów e, znajdą coś ciekawego dla siebie w stylu Józefa Kariki, mimo, że nie jest to oczywisty i klasyczny horror e, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję wydawnictwu Stara Szkoła za możliwość objęcia szczeliny patronatem i opowiedzenia Wam e, o tej niezwykłej powieści, e, pamiętajcie, że czekam na Was na Facebooku, Instagramie, lubimy czytać i Goodreads że kto czyta żyje podwójnie, to się oczywiście nie zmienia. Jeżeli jesteście tutaj ciągle ze mną kolejny rok, a być może jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, to bardzo motywuje, kiedy dajecie znać, że jesteście i że oglądacie. Do zobaczenia już niebawem w podsumowaniu roku i w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się. Cześć.